do punktu 5 porządku obrad. To jest przystępujemy do punktu 5 porządku obrad. To jest przyjęcie planu, rocznego planu pracy Komisji Kultury i Sztuki. Druk nr 322, projekt uchwały. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury i Sztuki Rady Dziennicy Sztuki w Gronowicach. Paragraf 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Kultury i Sztuki Rady Dziennicy Sztuki w Gronowicach na rok 2014 w imieniu załączniku do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie zgodnie z wymogami statutu dzielnicy 6. I też, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, odstąpię od czytania załącznika. Dziękuję. W takim razie otwieram. Znaczy opinia zarządu pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Wyraźnie wysoko. A Pani Małgosiu przeciw. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Zresztą nie głosowałem, tak? A powtórzę w takim razie, bo... Nie, nie, no zresztą nie głosowałem. Ja głosuję dwoma. Tam jest. Zgadza się? Zanim poproszę, w takim razie powtórzymy głosowanie, zanim zapiszemy wyniki głosowania. Jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry wyraźnie wysoko. 16. Teraz Pan w ogóle opuścił, tak? Bardzo proszę wysoko trzymać rękę. Trudno, to proszę z tym wyjścia, bo... Nie, będę się... Ale też można raz to liczyć. Proszę, że się za każdym razem głosują Państwo inaczej. A jestem przekonana, że za pierwszym razem Pan Adam głosował. Ja nie głosowałem. To... Głosował, bo się wstrzymywał. Dobrze, bardzo proszę wysoko podnieść rękę. 16. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie głosowała. Jedna osoba się wstrzymała, jedna nie głosowała. Dobrze. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę.